Pani Zofia Kupla, zeszłam radę. W związku z bardzo złym stanem drogi powiatowej na odcinku do Łużyce Pogwizdów i dalej w kierunku Zawady, dołki kolejne inne ubytki, składam wniosek o w imieniu wszystkich użytkowników tej drogi, by wystąpić do rejonu dróg powiatowych i starosty powiatu Orychy zajęcie się tą sprawą. No, ja myślę, że jakieś priorytety powiat wypracowuje. My ubolewamy, że te priorytety niestety nie idą czasami ze zdrowym rozsądkiem, ale to już jest inna sprawa. Tylko decydują pewne głosy partykularne, interesiki. To też podkreślaliśmy na tej sali wielokrotnie, może nie tak na tej sali, w tym gremium wielokrotnie, no, ale mam nadzieję, że ta droga zostanie również dostrzeżona. Ja przypomnę Państwu, że droga największa na terenie, droga powiatowa znajduje się na terenie gminy Bochnia i wiedzie przez zagranicę Proszówki, w tej chwili jest zapasową drogą do Szkółki. I ta droga jest od wielu lat, była totalnie lekceważona. W tej chwili coś się na szczęście przed wyborami ruszyło, no ale widzę, że znowu siadło, bo przecież miał być budowany chodnik w Damienicach i w Cikowicach. I tylko budują chodnik ci wykonawcy autostrady, wręcz powiedziałbym pod presją mieszkańców, którzy zagrozili blokadą tej drogi. I proszę Pani, oczywiście przekażemy ten wniosek do powiatu z mizerną nadzieją na załatwienie, przynajmniej w tym składzie, jaki w tej chwili jest. Proszę Państwa, Pan Kazimierz Gut, Mieszkowice Małe, Pan Sołtys. Proszę o wykonanie chodnika do szkoły w Mieszkowicach Małych, w stronę Stadołki i Mieszkowic Małych. I proszę Państwa, i ta prośba zostanie również przekazana, ponieważ jest to już kilku lat monitorowane, aby w tym kierunku powiat przy drodze niespecjalnie uczęszczanej, ale coraz bardziej w tej chwili, bo po pominiu mostu jest to droga również, która stanowi zagrożenie. Ja chciałbym przypomnieć, że przy szkole w Mieszkowicach Wielkich, czyli przy skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych, gdzie zresztą gmina zadeklarowała i podpisaliśmy umowę, że damy, przekażemy powiatowi 400 tysięcy złotych, nic się dalej nie dzieje. Być może tam gdzieś, nie wiem, ja słyszę w jakichś dokumentach prasowych, oni tam mają dość rozbudowane biuro rzecznika prasowego, tam kilka osób pracuje nad dobrym PR-em i co jakiś czas jest informacja, natomiast proszę Państwa, jak nic nie było w Mieszkowicach, przy drodze, tak się nic dalej nie dzieje. Czy ktoś ma jakieś informacje z Mieszkowic Wielkich i Zawady? Nawet mało tego, nawet już podziękowania w tej sprawie poszły. Zaniskowo, panie. Nie, zrobili panie wójcie, Zaniskowo, proszę. Załatali. Na razie musimy czekać. Jest szansa, że może. Nie chwal dnia nigdy przed zachodem słońca. Projekt my otrzymali. Coś otrzymali? Projekt całego tego skrzyżowania. Jasne, z dobrymi chęciami jest jasne. Myśmy, proszę Państwa, zadeklarowali, podpisaliśmy umowę finansową. Ja myślałem, że to jest bardziej, jakby to powiedzieć, wiążące, no ale na razie pożyjemy, zobaczymy. Ja tylko ubolewam, jeszcze raz podkreślę to na tym forum, że się robi z osób naszych radnych i naszych sołtysów takie mięso, przepraszam, to mówię, mięso wyborcze, bo spędza się sołtysów ni w 5, ni w 9 nagle do budynku starostwa. Mówię to w przypadku właśnie tej inwestycji. I przetarg został zrealizowany. Założenia techniczne już dawno były ustalone, czyli o czym ci ludzie mają w tej chwili dyskutować? A no nie, no mają zobaczyć foldery, jak to pięknie będzie. Pan Stanisław Bukowiec, zastępca, uczestniczył. Jakby pan był uprzejmy podzielić się informacją na ten temat, bo to jest bulwersujące, bo Państwo piszecie mi na temat powiatu, piszecie mi różne wnioski, większość tych wniosków jest jak najbardziej uzasadniona. Powiedz, jak załatwiono sprawę powiatu dróg powiatowych. Czy proszę Państwa, będąc przez 3 miesiące radnym powiatowym, są inni radni powiatowi, pan Jerzy Zaczyński, pan Wacław Woziński, więc myślę, że nie będę odkrywał pan ręki, ale
te sprawy, o których powiedział Pan Wójt, czyli generalnie problem budowy chodnika przy drodze powiatowej Proszówki, Damienice, Cikowice, był sygnalizowany kilkakrotnie. Zresztą remont innych dróg powiatowych w newralgicznych momentach. Pan radny Raczyński na jednej sesji przedstawił dane, z których wynikało, że w tej chwili, jeśli chodzi o natężenie ruchu, to te drogi, o których wspominamy, są najbardziej, mają największe natężenie z niewiadomych przyczyn. Natomiast starostwo planuje na przykład budowę chodnika w Chronowie, gdzie natężenie ruchu jest minimalne albo żadne. Myśmy zwracali kilkakrotnie z panem radnym Raczyńskim na ten temat problem. Natomiast efekt jest, jaki jest. Natomiast co do spotkania, które zostało zorganizowane w starostwie, ja wprost zapytał o tym zebranie, zresztą byli tutaj panowie radni, państwo radni, bo również są wiesi. Zebrani w sprawie remontu, modernizacji nawierzchni na tym odcinku drogi powiatowej, która biegnie od Nowego Wiśnicza, Łukawy do Nieprzesi. Zebranie, które tak naprawdę nie miało żadnego celu i sensu, bo jeżeli mamy coś konsultować, mamy przebieg trasy, nie wiem, drogi strategicznej, nowej autostrady, drogi ekspresowej, to trzeba się spotkać i podyskutować. Natomiast wymiana nawierzchni z dziurawej na dobrą, niepotrzebne są do tego konsultacje. A myśmy się tam spotkali, były slajdy, były kolorowe ulotki, były zdjęcia kolorowe pana starosty, pana wicestarosty, jak podpisują umowę z panem wojewodą. No, mniej propagandy, więcej pracy, tak bym to skwitował i tak naprawdę myślę, że tutaj jest apel do radnych powiatowych, żeby temat dróg powiatowych został zasygnalizowany, bo gmina Bochnia, która jest największą terytorialnie gminą w powiecie bocheńskim, ma największy odsetek dróg powiatowych, jest traktowana po macoszemu i mówię to zupełnie świadomie i poważnie, no bo jeżeli się nie bierze pod uwagę również budowy autostrady i tranzytu samochodów przez te drogi powiatowe, które się dzieją, teraz mamy problem z drogą zamkniętym mostem, remontowanym mostem w Babczycy. Również droga w Sielcu, droga powiatowa jest rozjeżdżana. No a też czeka na ten remont. Dziękuję. Może jeszcze panie widzicie, zacznie dalej. Skoro jesteśmy, będzie dalej odpowiadał, może ja im dwa zdania, bo chcę Państwu powiedzieć, skoro jesteśmy przy chodnikach, Pan wicewójt wspomniał. Wszystkim Państwu dobrze był znany były dyrektor szkoły w Mieszkowicach Wielkich Świętej Pamięci Pan Czesław Kuchta. Większość zgromadzonych Państwa zna go bardzo dobrze i proszę Państwa, przed półtora, dokładnie w dniu jego śmierci, spotkał mnie przed urzędem gminy. Ponieważ byłam jego uczennicą, mówi mi tak: Zosiu, błagam cię o jedno. Powtórzę dosłownie tak, jak powiedział. Do starosty Pająka już więcej chodził nie będę. Byłem tam nawet nie wiem ile razy. I prosiłem na wszystko, żeby kawałek chodnika, który jest koło jego domu w Pogwizdowie, a powiat tam robił most koło świetlicy, ponieważ wszystkie kamienie idą z tej drogi, żwir, woda na jego posesję, mówi, ja już nie mam siły zbierać tego, błagam cię, byłem u pana wójta, zróbcie mi to w tym roku, zróbcie mi ten kawałek chodnika. Proszę państwa, powiedziałam mu, panie dyrektorze, postaramy się to jakoś załatwić. Za 5 godzin człowiek umarł. Nic dodać, nic ująć. Więcej już do starosty Pająka. Nie pójdzie i o chodnik, o kawałek chodnika w Pogwizdowie prosił nie będzie. Ja przepraszam za tą dygresję, ale po prostu sumienie nie daje nic spokoju. Bardzo proszę pani wójcie. Proszę państwa, ten odcinek newralgiczny drogi powiatowej jest o tyle istotny, że dzieci wychodzące ze szkoły, wiecie państwo, na tym skrzyżowaniu ludowym, które idą do Górnego Pogwizdowa, muszą przebrnąć taką serpentynę, i tam po prostu jest zagrożenie nie tylko dla dziecka, dla dorosłego, jakiegokolwiek pieszego. Ja już nie mówię o okresie zimowym, bo wtedy to jest ryzyko 10-krotne, bo tam może przecież dojść do poślizgów i tak dalej. Więc myśmy prosili bardzo, no ale widocznie są ważniejsze tematy w powiecie.